Dronercaster znowu to zrobił. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, polecam kliknąć w poprzedniego Wojtuszowa. A jeżeli już wiesz, to zapraszam do oglądania. I kamera mi prawie spadła. Watch Huge 566. Z góry przepraszam za to, że trochę nie będę kojarzył dat. Na szczęście tym razem pan Michał zostawił niektóre posty, więc jako tako będę starał się chronologicznie, powiedzmy, mniej lub bardziej tutaj działać. Ale oczywiście z góry przepraszam za błędy, trochę się też ogarnąłem, może trochę włosy po robocie, ale generalnie taka stylistyka z cienia jest też spoko. Więc tak, od ostatniego materiału trochę minęło czasu. Gdzieś tak powiedzmy na miesiąc czerwiec, już zaraz dokładnie sprawdzę. Tak, 2 miesiące temu. DC Studio, legenda, tak jest, Bajmienta, legenda powraca. Właśnie, czego możemy zacząć? Nowy prowadzący, dobra zmiana, Mięta, i widać było, że jak zaczynał tą swoją serię robić z Minecrafta, nową fabularną, dobra, no to nie był klimat starej fabuły, ale jednocześnie taki powrót delikatny do korzeni, że jednak ten Minecraft może być dla wszystkich, niekoniecznie czy do dzieci, czy do starszych widowni, tak po prostu dla wszystkich, tak bardzo neutralnie, to tak jakby się robiło, nie wiem, recenzję zestawów Lego czy coś, nie, że... Okej, jest dla dzieci pod pewnym względem, że to jest zestaw Lego, ale z drugiej strony recenzja jak recenzja, co nie? No to tak samo, taki podobny typ kontentu miał, właściwie prowadził Mięta i to było fajne. No i sobie przez jakiś czas, kurde, nawet tu sprawdzam, były live'y jakieś fabularne. Generalnie cały motyw był taki, że było ratowanie tej rodzinki, prawda? Która no przez ostatnie 2 lata chyba bodajże, jeżeli dobrze tak teraz liczę, no przejęła trochę kanał Dronecaster, no i nagle BUM! Nie ma rodzinki, bo jakiś nowy antagonista, nie? No takie klasyczne coś, żeby rozpocząć jakąś fabułę, no wiadomo, raczej większość zna taki trop i jako tako to wygląda. Potem były jakieś obozy, nie obozy, aż tu nagle, uwaga, uwaga, jest post, a co wy na to, by zrobić nowy kanał tylko dla rodzinki? No i większość, nawet ja tak zaznaczyłem, że tak, czemu nie? Potem zaczęły tu się jakieś ankiety, nie ankiety. I uwaga, uwaga, mamy kolejnego posta ze zdjęciem legendy Dronecaster. I teraz tak, dawno się nie odzywaliśmy, bo jesteśmy właśnie na obozach letnich, tak, tak, tak. Mięta stworzył animację, w ogóle było, Mięta to też talentowany dosyć człowiek, że... Mało tego, że też był stałym widzem Dronecastera, to też potem właśnie pomagał przy realizacji różnych projektów. Ja nagrałem ze wszystkich kawałek obozu i niebawem odbędzie się pokaz finałowy, no pewnie tam w ramach obozu. Niebawem, dobra, wracamy też do nagrywania i uwaga, uwaga, premiera nowego projektu. Nowego. Ale do tego jeszcze przejdziemy, nie uprzedzajmy faktów. Wszyscy fani rodzinki będą zachwyceni, czyli już wiadomo, że to będzie jakaś wariacja podobna na temat Minecraft rodzinka tamtej serii, prawda? Na starszych widzów stworzymy kanał archiwalny, na który przeniesiemy większość starych filmów. I tutaj w ogóle ja chciałem na początku zrobić film przed tym postem, bo znowu Dronecaster Michał Poznański randomowo usuwa filmy. Tym bardziej serię Mięty, która obiektywnie naprawdę była okej. Nie patrząc jakby od kategorii wiekowej, naprawdę to się fajnie oglądało. A tu nagle z dupy usunięcie. Więcej o nowej serii, będziemy pisać po obozach, bra bra bra, robimy nową serię, taką pakę modów, a to też było, że no, paczka modów i w końcu seria nazywa się Minecraft Family, no i to jest jakby taki reboot rodzinki, I guess. No i no, wracamy do starego schematu, takie typowe clickbait, a w ogóle swoją drogą, jak tam przytaczałem w poprzednim odcinku Miraculum, że o, poszedłem na randkę z Biedronką, z Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Jako jeden pomysł na odcinek, no to teraz mamy Ghost Force. Też z uniwersum jakby tych kreskówek z Disney Channel, a.k.a. tam Zack Animation, coś takiego, bo to generalnie jest jakby jedno takie wspólne uniwersum, ale jakoś za Ghost Force nie przepadam. Ghost Force, ten skład ma moc! Nawet kiedy biały dzień, bo ulica pełza cień, bez przyzwyczaj się spędza ludziom z oczu sen. Strach się bać, czy ktoś obroni świat? I teraz pytanie,
z tą serią mięty, co zrobić. Pierwsza sprawa, że nie mamy jeszcze tego kanału archiwalnego na stare fabuły jakby, a poza tym to i tak no od najstarszego, chyba że nie, Drolo nie odsyłał filmów, więc na razie wszystko jest. Więc nie wiem, czy w ogóle taki kanał byłby potrzebny. No myślę, że po prostu no, zachowanie tamtych serii, tym bardziej z tych filmów, o których mówiłem w poprzednim odcinku, że były tam jakieś Minecraft Macabra. Nie, Minecraft Macabra akurat chyba zostało z tego, co widzę. Bo była tak, Minecraft Macabra film na pewno został. Ale chyba generalnie seria została ta, nawet ten Milton. Ale nie, mam na myśli te, co omawiałem. Nawet nie wiem, czy omawiałem, bo w sumie tam się głównie skupiałem. Ale chyba też omawiałem, bo to było całe clue sprawy, że Michał nie umie się zdecydować na typ kontentu i jest bardzo uzależniony od widzów. I jakby musi lecieć pod dyktando sieci partnerskiej, bo go wywali czy coś. I tak naprawdę nie wiem, po co się słucha, niech robi to, co robi. No chyba, że naprawdę ma jakąś, nie wiadomo jaką sytuację. Jeżeli teraz patrzymy na wyświetlenia, no to nowa seria, spoko, 8 tysięcy, 10, 7, 14, wiecie, tak patrzę typowo statystycznie, no rodzinka robiła o wiele większe liczby, no ale to też ze względu na przerwę, ale z drugiej strony jak była ta nowa seria Odmięty, czemu została usunięta, też generowała wyświetlenia jakieś, nawet chyba większe niż te ostatnie, nie licząc shortsów, bo tu niektóre są shortsy, niektóre odcinki rodzinki, tak mi się wydaje przynajmniej, bo mówię, teraz znowu nie mam jak tego sprawdzić, bo filmy zostały skasowane, nie wiem czemu, po co. I też ostatnio w ogóle na tej karcie społecznej różne takie dziwne posty z na przykład starych animacji albo Królewa, takie, nie wiem, Michał chce bawić się w content newsowy, tak jak Uli AK Baran. Albo w sumie taka największa teraz, co mi przychodzi do głowy, taki kanał z newsami, to da fakt. W ogóle tutaj Hightail, mój kanał ożyje. To mnie przede wszystkim wnerwia, że nadal Michał tak no, niby robi na nowo. Już było to dobrze, nie. Znowu te zasięgi, o Jezu, mój kanał ożyje. Chłopie, rób po prostu to, co robisz najlepiej. Prędzej czy później zostajesz za to wynagrodzony. Naprawdę. A nie, teraz się powołujesz na grę, jakby Hightail jeszcze miał jakąś otwartą betę, czy tam zamkniętą betę w każdym razie. Na razie to jest wszystko konceptualne, tak? I tak naprawdę o Hightail było najgłośniej, kiedy został ogłoszony, a teraz jest cicho, bo nic się z tą grą nie dzieje. Jakby była chociaż jakaś beta zamknięta, albo alfa. I mi znowu kamera zjeżdża. No, podsumowując ten wątek, bo jeszcze zaraz przejdziemy do kolejnego etapu filmu, żeby to nie było takie krótkie, bo to głównie taki update jakby do sprawy z poprzedniego filmu, że no mówię, niech w końcu w tym Drollercasterze zdecydują się, jaki content chcą robić. Jeżeli faktycznie chcą ten archiwalny kanał, no to niech go zrobią, a nie znowu jest to usuwanie filmów dziwne. Po co? Dlaczego? Taki mój apel, co nie? Jeżeli to ogląda jakimś cudem ktoś z Drollercastera, to proszę mi wyjaśnić czemu. Dlaczego te filmy przez mięte zrobione zostały usunięte, jak były naprawdę fajne? No nie rozumiem. Nie rozumiem. No chyba, że kompletna zmiana kontentu, ale mówię, no to wtedy załóżcie ten kanał archiwalny, bo to nie ma sensu trochę. Naprawdę. Kolejnym tematem, jaki przejdziemy, trochę będę mówił z głowy, bo dosyć jest taki bardzo ogólny temat, mianowicie ostatnio przy okazji premiery chociażby kolejnych odcinków Stone Ocean, proszę mi nie spoilerować, bo jeszcze nie oglądałem. Bakteria zabiera SPOILERY! Podsumowując niektóre sprawy, które ostatnio miały miejsce, dużo jest takich produktów, m.in. Stone Ocean właśnie, seriali na przykład, albo gier, zaraz przejdziemy, gdzie na przykład jak oglądałem te pierwsze 13 odcinków, czy tam 12, już nie pamiętam dokładnie, Stone Ocean, to były obiektywnie spoko, nie? Mi się podobały i tak dalej, ale mi się wydaje, że właśnie głównie co to zjebało, to Netflix ze swoim wydawnictwem. No już sam fakt, że wydają od razu 13 czy tam 12 odcinków, nieistotne,
zamiast, wiecie, standardowe, jak wyskakuje jakieś anime w telewizji chociażby. Nie wiem, jak to jest generalnie jak z jakimiś innymi anime Netflixa, no ale normalnie jak trafię do japońskiej telewizji, no to mamy co tydzień, nie? Kolejne odcinki. No i potem mamy wielką posuchę, bo Netflix nic z tym nie robi. Największy w ogóle żal do Netflixa, dlatego że taki wzięli hype na ten Stone Ocean JoJo, part 6, co nie? Meanwhile, proszę panowie z Netflixa, dajcie nam w końcu Diamond is Unbreakable i Golden Winda. To byłby taki kurde zabieg fajny, tym bardziej na to czekanie na Stone Ocean, prawda? Że okej, okay, poczekamy sobie rok, ale w międzyczasie ci, którzy tylko na Netflixie oglądają JoJo, mogą sobie nadrobić part 4 i 5, a tutaj tylko jest do partu 3 i to jest takie... No, Netflix w ogóle ostatnio ma problem z kupowaniem marek, byleby się nahypować, bo ostatnio mają trochę cyrków z tym płaceniem, nie płaceniem, a abonamentu, prawda, z tym dzieleniem konta, dalej A samo anime mi się wydaje, że nawet jak te kolejne odcinki, bo generalnie to jest zajebiste. Że będzie spoko, tylko właśnie główna wada jest ten cykl wydawniczy. No dobra, ewentualnie mogę powiedzieć, że... Ale to myślę, że z perspektywy tego, że po prostu te wszystkie 12 odcinków na początku zostało wydane, że bardzo w takim Netflixowym właśnie stylu Stone Ocean dążyło, że... Znaczy, wiedzieliśmy, że będzie kontynuacja, ale ja miałem wrażenie przy pierwszym oglądaniu, jak na razie jedynym, bo jak oglądam anime, dużo mam anime do obejrzenia, to jakoś specjalnie nie rewatchuję. Chociaż dużo akurat różne takie kadry memiczne i tak dalej, no z Golden Wind tak było, nie? Wiadomo. To miałem takie wrażenie, że wiemy, że jest kontynuacja, ale jakby już bardziej to zapowiadało kolejny sezon jakiegoś właśnie serialu anime, a niekoniecznie, że kontynuację, w sensie, że od razu kolejny odcinek i coś przeskakujemy. Z jednej strony to jest spoko, z drugiej to jest taka bezpieczna furtka, jakby Netflix nagle stracił prawa do wydawania JoJo i wiecie, no, nie ma dalej odcinków, oczywiście tutaj spekuluję spokojnie, że nie ma dalej odcinków takiego Stone Ocean czy coś. I... no z drugiej strony mamy zakończenie jakiegoś wątku, czyli co, mamy koniec całego parta jakby, nie? Bo nie wydane zostały odcinki, no come on, troszeczkę tak się czułem, ale generalnie anime mi się podobało. Kolejny przykład, Genshin Impact, jeżeli głównie chodzi, sama w sobie gra jest spoko, zależy też od stylu grania. Mi się wydaje, że Genshin tak idealnie trafia na przykład do ludzi, do mnie na przykład, że którzy mają zajebani wszędzie robotą i tak dalej, a Genshin właśnie tak dawkuje trochę content i moim zdaniem, okej, okay, na dłuższą metę to nie jest aż takie dobre, na przykład jak sobie... bo też zdarza mi się w Genshinie trochę posiedzieć, jednak gram w tę grę niemalże od premiery. Tam chyba gram od października 2K20, coś takiego, zaraz jak się ukazało, czy tam od końcówki września, no w każdym razie... Faktycznie to jest problem dla ludzi, którzy chcą sobie taki maratonik jakby z Genshinem zrobić, tak jakby się oglądało anime jakieś czy serial, prawda? Albo grał jakąś inną gierkę typowo MMO, no to wtedy trochę tego kontentu jest mało, no chyba że zaczynasz na początku, ale jeżeli już grasz w tę grę niemalże od premiery, to trochę tego kontentu zaczyna brakować. Akurat przy Sumeru trochę się trzeba nalatać, to tyle spoko i że w ogóle jest nowy żywioł i tak dalej, ale też z drugiej strony, nie dość, że wiadomo, firma HoYoverse w tym momencie różnie traktuje, tym bardziej, że o, nagle wypuszczają tu nowe gierki, trochę się robi z tego taki Bandai swoją drogą. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie do końca października, ale mało tego, że muszę w końcu obejrzeć kolejne odcinki Stone Ocean, no to jakiś gameplay albo na streamie coś będzie, tym bardziej, że może po wypłacie wrześniowej z roboty kupię nagrywarkę. Wracając, z drugiej strony bardzo też toksyczna jest społeczność jakby wokół Genshina, dlatego że czasami oczekują jakby nie wiadomo czego, albo jak wychodzą już jakieś leaki czy coś, to było głównie przy postaciach i na przykład nienawidzili jakby, jak wyszła postać, to bojkotowali ją specjalnie, dlatego że nie wyglądała tak jak na fanarcie, no come on, no jakby fanart,
a oficjalny produkt, no to wiadomo, że będzie to się różnić, tak? Każda koncepcja jest jakby inna i czasami naprawdę, nie podam teraz konkretnych przykładów, ale no generalnie z tym Genshinem różnie jest, ale sama w sobie gra nie jest zła, tylko po prostu wymaga doszlifowania, tak? Żeby chociażby troszkę to teraz rozwiązuje ten update z Sumeru, że faktycznie jest tego kontentu na tyle, że łoch, panie! Można w tydzień to grać. Przynajmniej z mojej perspektywy, bo pewnie znajdą się szaleńczy, co zrobili to w jeden dzień. Ale no, wiecie o co chodzi. No i jeszcze taki świeży temat, w ogóle spadłem na niego jak się goliłem. Overwatch. Ogólnie, generalnie, jeżeli chodzi o Activision Blizzard ostatnio i ich chore wybryki, jeżeli chodzi o zarabianie. No wiadomo, już z tym Diablo Immortal sobie bardzo strzelili w stopę. Ale samo ogłoszenie Overwatcha 2, gdzie Overwatch 1 tak naprawdę dopiero wtedy zyskiwał na popularności jakiejkolwiek, ewentualnie był taki pik popularności Overwatcha, troszeczkę upadł, ale był tak takim stałym poziomie, powiedzmy, i nagle Overwatch 2 i Overwatch 1, gdzie Overwatch miał naprawdę jedynka mam na myśli, mam taki potencjał, miał być takim drugim World of Warcraft, że taka gierka, wiecie, rozwijana przez lata. Z jednej strony bardzo ambitny pomysł i ryzykowny, z drugiej mieli do tego dobre podstawy, tym bardziej jak pierwsze lata istnienia Overwatcha, jak były te pierwsze eventy, archiwa, gdy tylko się pojawiły archiwa, wiecie, jakby to był nieskończony potencjał, tym bardziej, że Overwatch bardzo był w stronę fabularną pchany. Co roku macie jakieś dodatkowe DLC, jakiś dodatek fabularny, to by było zajebiste i twórcy na przykład by wydzielili jakiś oddzielny zespół tylko do tych archiwów, co nie? I by mieli cały rok czasu, albo nawet dłużej, może by na przykład, jakby chcieli jakiś, teraz padłem na ten pomysł, że jakiś dłuższy DLC fabularny, powiedzmy, czy coś właśnie w ramach archiwów, no to powiedzmy, dobra, będzie jeden event, w końcu dostaliśmy 3 misje z archiwów, ale wiecie, jak już były te 3 misje, dobra, to teraz w tym roku macie 3, ale za kolejny rok macie kolejne rozszerzenie, jakby takie jeszcze większe niż te 3 misje razem wzięte, co nie? I może by to w ogóle, kurde, działało na jakichś innych zasadach niż po prostu bijatyka PvE, tylko że właśnie jakieś, nie wiem, gadanie z postaciami czy coś, no wiecie, mówię, sam potencjał, kiedy tylko weszły te archiwa, ten podział na konkretne misje, to naprawdę mogło być spoko, ale nie, ogłosili Overwatch 2 i cały hype zleciał. W ogóle, jeżeli chodzi o Overwatch 2, znowu, hype, tylko jak był ogłoszony, to był hype, potem ucichło, w ogóle Overwatch spadł ten i Blizzard w ogóle generalnie zaczął się staczać i tak naprawdę teraz w tym roku, kiedy Overwatch 2 ma wyjść, cokolwiek się dzieje, a i tak za mało, się dzieje jeszcze mniej niż jak Genshin ma posuchę, naprawdę. A w październiku zaraz mamy premierę gry, a już niby mieli jakieś 3 bety, ale z tych bet to nic nie wynikało tak naprawdę, więc pojebana sprawa. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy też znacie to właśnie takie produkty, ofiary, dobre produkty, ale zrujnowane właśnie przez takie głupie błędy, czy to generalnie społecznościowe jak Genshina, czy to od firmy, od Activision Blizzard, od Netflixa w przypadku JoJo, wiecie. Albo w przypadku też innych społeczności, prawda? No różne są przypadki. Nie wiem, z takich tych to jeszcze może sobie Wii U przypominam tak naprawdę, bo ostatnio sobie różne tam materiały rewatchuję na YouTubie i właśnie sobie rewatchowałem o historii Wii U. To była naprawdę spoko konsola, no ale niestety no Nintendo trochę tak marketing zrujnowało. Nie tak jak w przypadku Wii, gdzie faktycznie reklamowali pod casualowego gracza, tylko jakby już o Wii U, to potem wiecie, Wii U to jest ta konsola z kontrolerem, gamepadem, takim tabletem troszkę. Tak jak teraz mamy Switcha, na przykład Switch to jest konsola ostateczna moim zdaniem. I jebać PS5 i Xbox Series X w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że okej, mamy moc. It's over 9000! I tyle, a tak naprawdę te wszystkie gry, Sony było spoko, jak była PS4 czas jeszcze, w sumie nadal jest, bo na PS5 nie ma, właśnie o to chodzi, o, że nie ma gierek, takich ekskluzywnych. PS4 reklamowało się głównie tymi wszystkimi ekskluzywami, w momencie jak wyszła PS5, to wszystko zaczęło wychodzić na PC, na to swoją drogą, a Xbox według mnie to jest po prostu PC, jak kogoś nie stać na PC-ta do grania, to bierze Xboxa po prostu. Serio, bo jakby Xbox
Znaczy, jedyne takie, powiedzmy, ekskluzywy, bo to też wychodzi na Windowsa 10 de facto, więc taki ekskluzyw, no to Forza, ewentualnie Horizon i tyle, a kurde, u Sony mieliśmy Crash Bandicoot, God of War, kurde, Spider-Many, Persona 5, która teraz na Switcha wychodzi. No dużo tego było. A cała seria Uncharted, dużo tak naprawdę, tutaj jeszcze wspominając PS2 jakby odnowili, kurde, niektóre marki, nie? A teraz właśnie, no, nie wiem, tam chyba kojarzy był jakieś dwa tytuły na PS5. Takie ekskluzywy, ekskluzywy powiedzmy. A tak to dupa zbita. No. Także piszcie w komentarzach, czy znacie jeszcze jakieś takie twory, produkty, seriale, gry, konsole, sprzęty, cokolwiek, które właśnie były dobre na papierze, ale koncepcyjnie, ogólnie były dobre, tylko zostały właśnie zrujnowane przez takie nie wiadomo jakie decyzje. No. I to by było na tyle z takich ważniejszych spraw. No to no, mam All-Star Battler na Switcha. Poprawa z maty, tak. Maty. Generalnie większość takich informacji, bo trochę się będzie działo, trochę będzie zmian takich potężnych w związku z tym, że właśnie muszę poprawiać matmę. Nie wiem, czy ten film, postaram się, żeby wyszedł do końca września, nie obiecuję. Październik będzie musiał być takim miesiącem trochę takim ogarniającym się. Dlatego taki vlog jeszcze powstanie w październiku. Może tą recenzję Miraculum jeszcze zdążę zrobić, zobaczymy, żeby też taka była różnorodność na kanale. Odcinek z Minecraft z Wojtuchem się montuje, także... Głównie teraz jestem ograniczony przez robotę, bo mam na drugą zmianę i tak z rana jak się wstaję, to tak... A potem wieczorem, no dzisiaj miałem w miarę na tyle siły, bo jeszcze musiałem iść do paczkomatu w gierkę. Także dobra, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i skrzyjcie się.